Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję myszki firmy Rokat. Jest to model Kone Pure Optical. Jak wiecie, model Kone jest to praktycznie pierwsza myszka, jaką wypuściła firma Rokat do sprzedaży na rynek. I ta myszka została już wielokrotnie ulepszana, wypuszczana w różnych wersjach. Tak więc tu mamy do czynienia z wersją z sensorem optycznym, z bardzo dobrym sensorem optycznym, kosztującą około 250 zł. Jak na myszkę optyczną cena dość wysoka, ale na wstępie już powiem wam, że jest to najlepsza myszka optyczna, jaką było mi dane testować. Testy tej myszki odbyły się wraz z akcesoriami firmy Rokat, które już testowaliśmy na portalu, czyli Rokat Apuri, hubem USB z organizerem kabla do myszki i na podkładce Rokat Sense Meteor Blue. Jeśli ciekawią was recenzje tych gadżetów, znajdziecie je oczywiście na naszym portalu. Serdecznie zapraszam do wchodzenia na playlisty. Natomiast jeśli chodzi o naszego Rokata Kone Pure Optical, jeśli chodzi o samą wielkość myszki, to jest ona średnia. Jest to myszka generalnie dla wszystkich graczy, ponieważ gracze o dużych dłoniach także bez problemu położą na nią swoją dłoń wygodnie. Jednak jest troszeczkę mniejsza od takich klasycznych, naprawdę dużych myszek. Myszka w najdłuższym miejscu ma około 12 cm, tak więc nie jest aż taka najkrótsza, natomiast są też myszki większe. Jeśli chodzi o wagę, no jak dla mnie jest bardzo fajna, ponieważ jest to 90 gram. Nie posiada ona żadnych dodatkowych ciężarków ani wymiennych ciężarków, ale moim zdaniem tego nie potrzebuje. Jest odpowiednio wyważona jak na taką myszkę średnich rozmiarów. Oczywiście wyprofilowana jest pod gracza praworęcznego. Rzućmy okiem, z tej strony mamy takie lekkie wyprofilowanie na dłoń. Tutaj mamy miejsce na kciuk i sama myszka również posiada taki delikatny spadek ku prawej stronie. Dzięki czemu dłoń układa się naprawdę fajnie i mamy dobry dostęp do przycisków głównych. Zatrzymując się na chwilę przy przyciskach tej myszki, jest ich aż 7. I wszystkie posiadają przełączniki firmy Omron, czyli profesjonalne przełączniki o bardzo dużej żywotności. Wytrzymują one średnio od 5 do 10 milionów kliknięć, czyli będą działać naprawdę bardzo, bardzo długo. Możemy tej myszki używać niezwykle intensywnie. A same przyciski, popatrzcie. Przycisk główny, lewy, prawy. Przy okazji słuchajcie, jak pracują. Bardzo fajnie. Do tego mamy rolkę 2D Titan Wheel, która bardzo fajnie chodzi. Zobaczcie, jest szeroka. Działa z leciutkim oporem, to jest dla mnie akurat bardzo fajne. Działa też jako przycisk. Poniżej mamy dwa przełączniki DPI, zmniejszające oraz zwiększające DPI, również są cichutkie. I po boku, moi drodzy, dwa przyciski dodatkowe, konfigurowane. Przy czym myszka ma bardzo fajny system Easy Shift, gdzie domyślnie pod tym przyciskiem mamy przełącznik Easy Shift. Oznacza to tyle, że w tej chwili mamy zaprogramowany jeden zestaw funkcji dla poszczególnych przycisków, a przełączając funkcję Easy Shift uruchamiamy jakby drugi niezależny skonfigurowany zestaw. Czyli tak naprawdę z 7 przycisków robi nam się dwa razy więcej. Jest to bardzo fajne, jeśli to sobie odpowiednio skonfigurujemy. Możemy mieć taką myszkę na przykład przygotowaną już domyślnie dla dwóch ulubionych gier. A do tego mamy kilka profili graczy, które możemy sobie przełączać, co daje nam naprawdę mnóstwo możliwości konfiguracji tej myszki. Patrząc jeszcze na same wykonanie, no cóż, jakość wykonania jest naprawdę bardzo wysoka. Guma po bokach jest rewelacyjna. Również pokrycie wierzchnie wygląda super i zachowuje się super. Ta myszka praktycznie się nie brudzi. Tutaj mamy tylko delikatną ozdobę w postaci błyszczącego plastiku, takiej otoczki, rolki i przycisków. A generalnie cała myszka jest matowa, co jest bardzo, bardzo dużą zaletą. Mamy oczywiście takie fajne logo Rokata, które może albo pulsować, albo świecić stałym światłem, albo być wyłączone całkowicie. Kolor możemy sobie sami wybrać, mamy do wyboru 16 milionów kolorów. Myszka posiada również własną pamięć, jest to 576 KB, dlatego wszystkie nasze ustawienia bez problemu zostaną zapisane w jej pamięci. No i moi drodzy, od spodu mamy dwa naprawdę bardzo wysokiej jakości ślizgacze, które sprawdzają się na podkładce świetnie.
ta myszka po prostu pływa. Jeśli chodzi o sensor, jest to ProOptic R3 sensor, bardzo wysokiej jakości sensor, który naprawdę świetnie się sprawdza. Do tego myszka posiada w swoim wnętrzu 32-bitowy procesor Turbo Core V2, dzięki czemu jej funkcjonalność jest po prostu znakomita. Jeśli chodzi o zakres DPI w tej myszce, to dochodzi on nawet do 4000, co na myszkę optyczną jest po prostu wynikiem świetnym. Rzućmy teraz okiem na oprogramowanie myszki Rokat Cone Pure Optical. Jest ono naprawdę bogate. Mamy tutaj ustawienia czułości myszki, konfigurację scrolla, prędkość dwukliku, aż 5 wartości DPI do wyboru oraz 5 profili graczy. Zakładka Button Assignment służy do nadawania przyciskom specyficznych funkcji. Dzięki funkcji Easy Shift możemy podwoić liczbę dostępnych przycisków. Jeśli chodzi o funkcje, dostępne są przeróżne: multimedialne, biurowe, funkcje makr, a także specjalne funkcje przypisane do konkretnych gier. Odpowiednio skonfigurowana funkcja Easy Shift daje nam ogromne możliwości. Nagrywanie makr także nie stanowi żadnego problemu. Kolejna zakładka, której się przyjrzymy, to Advanced Control. Możemy tam m.in. ustawić podświetlenie znaku Rokata. Może być w pełni podświetlone, oddychające, wyłączone. Możemy wybrać także wiele kolorów. Ostatnia niezwykle ciekawa funkcja to Rokat Rad, pokazująca statystyki myszki, m.in. ilość kliknięć. Dzięki temu możemy sami sprawdzić, ile tak naprawdę kliknięć nasza myszka wytrzyma. Ostatnia zakładka, również bardzo ważna, to pomoc techniczna. Możemy tutaj ściągnąć nowe sterowniki, sprawdzić ich wersję lub skorzystać z pomocy online. Natomiast jeśli chodzi o test na próbkowanie, myszka poradziła sobie świetnie. Bez problemu osiągała wynik 1000 Hz. I moi drodzy, podsumowując, myszka Rokat Cone Pure Optical, jak już powiedziałem na początku, dla mnie jest najlepszą myszką optyczną, jaką kiedykolwiek testowałem. Ode mnie zasługuje ona na najwyższą ocenę oraz na rekomendację portalu. Dlaczego? Posiada znakomity sensor optyczny R3, do tego 32-bitowy procesor, aż 7 przycisków i bardzo fajną rolkę, przyciski z przełącznikami Clickmaster, będącymi autorstwa znanej firmy Omron, która zajmuje się najlepszymi przełącznikami na świecie. Dlatego oczywiście dobre ślizgacze, rewelacyjny wygląd, fajne podświetlenie i najwyższa jakość materiałów użyta do produkcji tej myszki. No i oczywiście nie zapominajmy o rewelacyjnym oprogramowaniu Easy Shift, które pozwala na podwojenie ilości przycisków tej myszki. Jak dla mnie jest to rewelacja. Jeśli zastanawiacie się nad myszką optyczną, myślę, że Rokat Cone Pure Optical będzie jednym z najlepszych możliwych wyborów. Ze swojej strony gorąco polecam. No i moi drodzy, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej myszce, a także o innych sprzętach dla graczy, zapraszam Was bardzo serdecznie do wchodzenia na portal wideotesty.pl do pełnej recenzji oraz także do wchodzenia na nasze nowe forum i do udzielania się tam w artykułach. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Pozdrawiam Was, cześć!